Tata pojedzie rowerem, najwyżej się wsadzi na bagażnik. Słuchaj, tu, do strzelnicy i przez las tu wracamy. Ja mam 9, rok starsza jestem od ciebie. Jeszcze zanim się zacznie pić, to może 13-14. 13? Oczywiście szczęśliwa. I 14. Julia jest 13, pani Julka ma 13. Jeszcze bardzo proszę zapisać Martynę Nieskocka. W imieniu organizacji turystycznej, w imieniu firmy Garo, w imieniu firmy Intermarché, jak również babskiego teamu. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli na nasz dzisiejszy bieg i na otwarcie stacji, o której myślę, że tutaj panowie będą mogli więcej opowiedzieć. Dzień dobry, z racji tego, że jestem gospodarzem, to będę przemawiał pierwszy. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za liczne przybycie. Zastanawialiśmy się, czy pogoda dopisze, ale wszystko gra. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj, bieg jest jednym tylko z powodów. Tak naprawdę nazwa bieg ekologiczny, bieg elektryzujący, bo otwieramy pierwszy punkt ładowania samochodów elektrycznych w Świnoujściu. Jest to mały krok tak naprawdę dla człowieka i ludzkości, bo jest to dopiero pierwszy punkt. Natomiast dobitnie pokazujemy, że przedsiębiorcy lokalni również mogą mieć wpływ na rozwój rozwiązań proekologicznych w mieście i nie muszą tylko czekać na to, co zrobi miasto. Także to jest nasz pierwszy krok dla miasta i czekamy na kolejne punkty ładowania. Współpracowaliśmy przy tym projekcie z firmą Garo. I tutaj myślę, że kolega więcej opowie na temat całej technologii. I dziękujemy Świnoujskiej Organizacji Turystycznej i Bobskiemu Teamowi za pomoc w organizacji i zorganizowaniu wszystkiego. Osiroli Wyspiarz, dziękujemy wszystkim. Witam serdecznie Państwa. Chciałbym podziękować oczywiście Panu Jakubowi za to, że mogliśmy wziąć udział w tym, w tej inwestycji i zainstalować tutaj pierwszą stację, praktycznie pierwszą stację w Polsce, uruchomioną przez firmę Garo Polska. Jesteśmy firmą skandynawską i w Skandynawii bardzo popularyzowane jest, oczywiście samochody są popularyzowane elektryczne i tych samochodów jest naprawdę bardzo wiele. Mam nadzieję, że ten punkt będzie pierwszym punktem, który rozpocznie szereg kolejnych punktów i na tym tutaj parkingu będziemy mieli, tak jak widzimy, wzdłuż postawione. Przed biegiem, a to dobrze, za chwilkę, no i podgłośnią na muzyczkę i tym sobie rozgrzejemy się 5 minut przed biegiem. Dziękuję. To dobrze, to w takim razie oficjalnie. Ta-da-dam. Podchodzimy. Zapraszamy fotoreporterów. Okej. Okay. Mówcie panowie kiedy? No i tak będzie skutecznie. Dobiegła, jest to pan Twardzik Łukasz, wiem, że mieszkaniec Świnoujścia, także zapraszam pana Łukasza. Udało się, dojechał. A miałam nie mówić. I proszę państwa, trzecie miejsce pani Joanna Zając. Brawo. Tak nam się, proszę państwa, klasyfikuje czołówka.
Oczywiście, że ktoś z Państwa by chciał się dowiedzieć, który bieg na metę to służy, ale oczywiście, oczywiście, proszę Państwa, to miała być zabawa. Dlatego mamy nagrodę tak naprawdę dla wszystkich. I chciałabym, żebyście Państwo losowali. Osoby, które brały udział w biegu, będzie losowanie nagród. Ale zanim do tego dojdziemy, to kolejną naszą niespodzianką, a tak naprawdę od firmy McDonald's z numerami startowymi, proszę Państwa, macie Państwo możliwość wejścia do McDonalda i wybrania sobie lodów bądź napoju. Także z numerami startowymi po zakończonej imprezie zapraszamy do McDonalda, tak żeby było. Dobrze, proszę Państwa, to może zaczniemy według listy, dobrze? Że tak. Pani Agnieszka, numer 15. Już, momencik, zaraz nagroda. Już.